Po niespodziewanym odwołaniu udziału Melanie C w Sylwestrze Marzeń organizowanym przez TVP zawitali do nas Black Eyed Peas. Co ciekawe, jak przeglądałem Twittera, to wiele osób wskazywało, że nawet nie wiadomo, co to za zespół. No, muszę się zgodzić, bo dla osób poniżej 25 roku życia może być to obcy band. Mimo wszystko koncert się udał, ale nie obyło się bez kontrowersji. Rozeszło się o tęczowe flagi na ramieniu muzyków. Gdzie by tu zacząć? Oczywiście posłowie Konfederacji zbojkotowali wydarzenie jako promowanie najgorszych rzeczy na świecie. Will.i.am nagrywał całość telefonem, tak jakby wręcz był gotów na to, że zdejmą miejsce anteny. Co ciekawe, prowadzący Sylwestra podkreślili, jakoby to było zaplanowane, ale z drugiej strony w pełni rozumiem. Mogli powiedzieć, że tak miało być i okej, albo stracić kolejnego artystę na najbardziej magicznej nocy w tej części Europy. Przy okazji wszystkich sylwestrowych zabaw nie obyło się też bez wpadek. Najlepszy artysta disco polo w Polsce, Zenek, nie potrzebował mikrofonu, żeby zacząć śpiewać. Polsat z kolei zadbał o interaktywny kisscam znany z amerykańskich meczy. No i tutaj, uwaga, ciekawostka. Niestety, zamiast oglądania emocji związanych z przełamywaniem małego pocałunku przed kamerą, niestety byliśmy świadkami mokrych pocałunków totalnie pijanych ludzi. A jak już jesteśmy przy nowościach 2023 roku, to trzeba pogratulować też szefostwu Orlena. Od 1 stycznia podniesiono stawkę VAT z 8 na 23%. Oznacza to, że paliwo będzie od teraz droższe? No właśnie nie. Okazało się, że przez ostatnie dni udało się zrobić cudowne obniżki cen hurtowych paliwa nawet o 14%. Jak trafnie zauważył na Twitterze Rafał Mundry, giełdy są zamknięte, rynek ropy również, a jak widać udało się znaleźć obniżki. A kto tym steruje? Sami się domyślmy. Nie do pomyślenia jest natomiast transfer Cristiano Ronaldo. Całkowicie szczerze, nie jestem największym kibicem ligowych rozgrywek futbolowych, ale no w tym wypadku musiałem wygooglować nazwę zespołu, do którego dołączy CR7 na najbliższe 2 lata. Pozostaje oczywiście tylko liczyć na sukcesy z Krychowiakiem, bo Krychowiak też gra w arabskiej lidze. A tak całkiem na poważnie, widzimy kolejne ruchy przeciągania europejskiego widza na bliskowschodnie boiska. Początkowo petrodolary były używane na wykupywanie europejskich klubów, jak i praw antenowych do transmitowania meczy. Tutaj mamy kolejny krok i myślę, że ten trend na pewno się utrzyma i zobaczymy jeszcze w najbliższym czasie parę ciekawych, dużych transferów na Bliski Wschód. A jak już gadamy o transferach, to muszę wspomnieć o nowościach na polskim Twitchu. GTRP ostatnio łapie naprawdę bardzo dobre wyniki. Taku bez problemu zbiera powyżej 10 tysięcy ludzi na streamach. YFL też całkiem dobrze się ogląda. A Evron wraz ze swoją ekipą przeniesie się na NoPixela, czyli amerykański serwer roleplay. U każdego z twórców, którzy teraz streamują z tego amerykańskiego serwera, zasięgi skoczyły o około 50%. A każdy oczywiście bawi się wyśmienicie, widownia też dopisuje. Najzabawniejsze jest to, jak ogląda się nowe osoby na NoPixelu, które spotykają Parisa Platinowa, który gra tam już 3 miesiące, dowożąc paczki na kurierze. Pozostaje oczywiście pytanie, co dalej. Jednym rozwiązaniem jest przejście na streamowanie typowo po angielsku. Nie zdziwiłbym się, jakby Evron podszedł do tego w taki sposób, ale raczej spodziewam się, że wszyscy wrócą na dobre, rodzime, contentowe serwery. Freeze natomiast pochwalił się swoimi tipami na osiągnięcie sukcesu w roku 2023. I co ważne, nie jest to płatny kurs. W propozycjach mamy spam shortami, zwykłe filmy, maksymalnie skondensowane. Pojawiła się oczywiście dyskusja pod tweetem. Chyba najwięcej kontrowersji się pojawiło przy streamowaniu IRL. W mojej opinii ostatnio ta kategoria nie cieszy się najlepszą renomą. Trans TV, Kongo, dziwne streamy Dubiela. Ogląda się to fajnie, naprawdę z dużymi wynikami. Natomiast czy ci wszyscy widzowie przekują się na takiego regularnego widza, który będzie oglądał danych twórców dla streamów, czy może tylko dla dziwnej rzeczy na IRL-ku? Jak uważacie, czy stream IRL to jest dobre miejsce na wybicie się? Freeze na początku swojej kariery streamował Pokémony, czy to Fortnite'a? No i jak najbardziej zadziałało.
Zbliża się natomiast Fame 17, no i mamy pierwsze zapowiedzi walk. Szeliga kontra Zombie, Mandzio kontra Karolek, Wac to ja kontra Fabiański i Czarek kontra Gimper. Mnie na tę chwilę najbardziej emocjonuje ta ostatnia walka. Mamy Gimpera, który pomimo przegranej z Trombą naprawdę bardzo dobrze się pokazał. Też od pewnego czasu trenuje, nie ma między nimi jakiegoś jawnego konfliktu. Natomiast jeśli chodzi o Czarka i Gimpera, to na pewno swoimi pomysłami nas nie rozczarują. Rozczarowany natomiast był Wardęga. Tym, jak konflikt Mandzia i Karolka pompował Gimper. Gimper i te jego newsy o Mandziu. Najbardziej mi się podoba... O, teraz przez ta walka zapowiedziana, nie? Jak Gimper śmiesznie tak pompował tą walkę Mandzia i ten konflikt jego z Karolkiem, nie? Że konflikt jest duży. Oj. A ja już wtedy wiedziałem, że jest walka, nie? I że to podwaleczkę jest k***owione. Oj, duży tu brudy, Konflikt. Śmiesznie się to oglądało, ale mówię, kurwa, nie będę się odzywał nawet. Muszę przyznać, że ostatnio trochę ucichło, ale autentycznie najwięcej emocji działo się przed ogłoszeniem Mandzia na Fame. A czy zobaczymy jakieś prawdziwe emocje? Dajmy na to czas. Nie zobaczy swojej kanapki Emil z kanału Aiko i Emil na Twitchu. Przy okazji podsumowania 2022 roku otrzymał nagrodę w kategorii Best Unlucky Moment. Na pewno widzieliście tego klipa. Streamer, odbierając nagrodę, podziękował XQC Guciowi za głosowanie na jego zgłoszenie. Jest to na pewno miły akcent dla Emila na zakończenie tego roku, zważywszy na to, że zaczął streamować przez wiadomą chorobę. Przedtem był przewodnikiem i pokazywał Japonię komercyjnie. Z braku turystyki zostało mu streamowanie i dokładnie tą pasją może się dzielić dalej. Dalej natomiast nie będzie kontynuowany Team X. Mamy za sobą 8 miesięcy, które w mojej opinii nie wniosły absolutnie nic. Ostatnie filmy robiły po 20 do 40 tysięcy wyświetleń, a chcę przypomnieć, że jest to w pełni komercyjny projekt. Konkurencja ze strony innych ekip na pewno dała po kościach. Co nie zadziałało? Potencjał był, osoby miały swój charakter, naprawdę fajnie się prezentowały przed kamerą. Co nie pykło? Myślę, że Spotlight na pewno sobie na to odpowie. Projekt Szalony Tancula też się kończy. Panowie podsumowali współpracę, podziękowali sobie za nią i naświetlili różne problemy, z którymi się ostatnio zmagali. Pojedyncze argumenty jednego z prowadzących przykładowo były odbierane jako jeden wspólny głos obu panów, no i to się zwyczajnie nie spodobało. Ostatnie kontrowersje nagłośnione przez Zebo też musiały lekko zaboleć. Panom oczywiście życzę dobrej zabawy i samych sukcesów w kolejnych projektach, bo myślę, że na pewno nas nie opuszczą. Ja natomiast was cieplutko opuszczam, życząc wam cudownego dnia i do zobaczenia.